Na kolejnego vloga. Dzisiaj mamy 8 dni do wakacji. Jestem tak strasznie zła. O, widzicie tam Lenkę w łóżeczku. Bo dzisiaj się nie pojawi vlog z wczoraj, czyli z odliczania 9 dni do wakacji. Już wam tłumaczę dlaczego. Nagrywałam, wszystko było ok. Strasznie dużo rzeczy nawet nagrałam. Fajny filmik, był długi vlog. Ale wieczorem po prostu coś mnie podkurciło, żeby zresetować, tak, zrobić hard reset mojego telefonu. No i zgrywałam niby tam zdjęcia, wszystko. Weszłam w ten folder, w którym miałam te filmy. Niby zgrałam, nie? A jak już zaczęłam resetować, to sobie przypomniałam o tym jednym folderze, w którym miałam te filmy. A już mi zaczął telefon włączyć od nowa, więc już się wszystko usunęło. Nie dość, że mi się usuwało vlog z wczoraj, filmy, to dużo zdjęć mi przepadło tak naprawdę. Miałam chyba blisko 200 zdjęć. Przepadło mi 200 zdjęć plus vlog z wczoraj. Ja już wam mówiłam o tym na snapie. Jeżeli nawet się rozpłakałam, co siedziałam prawie godzinę i płakałam nad tym, że po prostu nie odzyskam już tych plików. Nagram tego vloga i że nie będziecie mieli tego vloga. Ale ja po prostu chyba dzisiaj zrobię taki wyjątek i w związku z tym, że dzisiaj nie będzie vloga z wczoraj, to chyba wstawię wam moje 5 minut. Ja was naprawdę przepraszam, że tak wyszło, ale ja naprawdę nie chciałam. Już zabierałam się za montowanie tego vloga, kiedy nawet nie wiedziałam, że go straciłam. Wchodzę w folder, 9 dni, tam pusto, tam nic nie ma. Wiecie co, ja byłam taka załamana po prostu. Nie mogłam w to uwierzyć. Ja do tej pory to przeżywam. Wstałam rano, dzisiaj zostałam w domu, nie poszłam do szkoły. I po prostu nie wiem, naprawdę. To był taki mega ciekawy vlog z wczoraj. Z dzisiejszego dnia mam nadzieję, że nie usunie mi się. No zdarzają się takie rzeczy, ale no przepraszam was za to. Ja zaraz będę wstawać i dzisiaj będę Lenki trochę pilnować. Zostałam z nią. Lenka jeszcze tutaj pomaga. Mano z kubkiem kawy przez świat. Idę do Julki. O kurde. Tam jest Lena i w ogóle, więc idę do niej. Patrzcie, jaki mam zarąbisty hamaczek, w którym właśnie sobie siedzę. Julka mnie w nim buja. I chyba się będziemy bawić w Indian. Nie, nie będziemy się bawić. Będziemy się bawić w Indian. Julka, weź, bo mi się rzygać chce. Nie rób tego. Nie róbmy tak, bo mi się rzygać chce. I drugą stronę wysadzam. Hej, powinien się dziwić, dlaczego ja tak dziwnie wyglądam. Dlaczego ja tak świecę w ogóle? Dlatego, że robimy Indiana Party. Indian Party z Julką. I to jest moja fryzura i w ogóle zaraz wam pokażę, co mam do jedzenia. Co upolowałyśmy. Tu mamy nasze przepyszne jedzenie. Oczywiście aparat, jakżeby bez aparatu. No, Julka się sobie buja. No, w naszym hamaku. I tu będziemy dzisiaj mieszkać. Pokażę wam moją piękną stylówę. Więc mam taką sukienkę. Sukienka, to jest spódnica. Cicho. Wygląda ona bardzo pięknie. No i tu, jak widzicie, zielona. Na nogach, nie mamy butów, bo jesteśmy Indianami. Mam taką piękną bransoletkę, którą wam zaraz w zbliżeniu pokażę. Tutaj się cała świecę w brokacie srebrnym i tak dalej. Tutaj mam koczka. Mam koczka, warkoczyka przeplecionego i włosy rozpuszczone. I tak się prezentuje moja piękna stylowa. Tutaj mam bransoletkę na nodze. No i tu mamy nasze przepyszne jedzenie. Oczywiście aparat, jakżeby bez aparatu. No, Julka się sobie buja w naszym hamaku i tu będziemy dzisiaj mieszkać. Jakie te szaszłyki są pyszne. Nie, te. Te drugie. Te. O kurde. Polecam. Magda Gessler. A ja zjem wszystkie te, a ty zjesz te wszystkie z parówkami. Nie, czy mnie są. Dobra. Nie, jeszcze nie, to nie jest ten moment. To też nie. Mamy to! Ona mnie zaleje, przysięgam, ona mnie zaleje. Przyszliśmy do Julki, bo Julka się ubiera, idziemy się kąpać. I Julki jabłecznik, który sama robiła, zaraz zrobimy próbę testu w skali od 1 do 10. To nie źle, ale przejdziemy to. Jeszcze jak otworzę buzię, żeby wziąć ciasto. Na łyżeczce, co? W skali od 1 do 10? Powiem wam później. Aha. Wiesz, gdzie to był człowiek? Daję...
mocne 8. Aha! Chciałam już przyjechaliśmy się. Przyjechałyśmy, będziemy się kąpać. Tak trochę, chociaż nogi może pomoczymy. Tam jest fontanna, widzicie, więc pewnie wejdę z telefonem, znając mnie. Aha. I chodzimy. Chłodna trochę woda, powiem wam. Ale nie jest... Kurde, to wieje! Ej, zimna. Nie jest zimna, ale zimna. To tutaj tam na razie podejdziemy, czy tam. Ja tam się boję iść. Chodź. Luka pływa, jakby co tam jest wody po kolana. Nie jest po kolana. W miejscu pływa, ale pływa. Dobra, zrób twój trik taki wielki. Ja się nie kąpię, stwierdziłam, że moczę, że moczę tylko nogi, bo jest zimno. Dawaj. Tak to było. To... Tak to był właśnie ten trik, za który dajemy łapki w górę. Widzicie? Wy tak nie umiecie. Wy tak nie umiecie. Julka, spójrz tu. Siedzę sobie na bosku. Julka się dalej kąpie. Kąpię się, dobrze sobie, już nie pod domy. Kąpię się, pływa, nurkuje tutaj różne... Topi się, różne tutaj cyrki odstawia. Jeszcze dzisiaj przed nami mecz, więc... Meczu! Z kim ja żyję? A, ze mną! Cześć! To by zimno. Ja się... Wcale się za tym w wodzie przestańcie. Wcale jest zimno, wcale nie siedzę pod kosykiem. Nie wiem, skąd. Co mówi Kacper, kiedy zagląda w spodnie? Nie Kacper! Kiedyś się znajdę. Była mowa o Przemku. Nie była mowa o Przemku. Julka mówiła, co mówi Przemek, kiedy zagląda w spodnie? Kiedyś się znajdę. Julka się ogarnia, ubiera się, wyciera się. A ja robiłam zdjęcia i powiem wam, że stała nam na rękach, musiałam zrobić sobie zdjęcie. I się wywaliłam na plecy. Połamam kręgosłup, ale dla zdjęcia warto było. Nie widzicie mnie, ale siedzimy, oglądamy mecz z Julką. Polska, Niemcy. Nic się nie dzieje, bo dopiero zaczęła się druga połowa i ja chyba teraz kończę tego vloga, bo w sumie później tylko jeszcze włoski i nałożę kraj, pójdę spać. Więc widzimy się jutro. Jula, pomachaj, bo cię widać w porównaniu do mnie.